Słuchajcie, w zeszłej niedzieli Artur miał słowo wiedzy do mnie, że spotkam zakonnicę i że może to być sklep nawet i żeby jej powiedzieć o Jezusie, bo być może jest ona synem pokoju. Ja od samego początku byłam bardzo przejęta tym słowem, dlatego że przyszła informacja od Boga, że będzie człowiek i żeby powiedzieć o Jezusie i że to jest Jego miejsce i że to jest ten czas i trzeba zrobić robotę. I ja się zastanawiałam, gdzie ja się z nią spotkam. Czy to będzie w mojej pracy, czy może gdzieś na moich prywatnych zakupach, gdzieś, gdzie będę miała większą swobodę powiedzenia Ewangelii. Czy spotkam, czy zobaczę w ogóle od razu całą postać, czy może to będzie jakiś tam skrawek i że ja do niej podejdę i jej powiem. No i oczywiście na drugi dzień w mojej pracy, jeszcze przed godziną 12, wcześniej tak stałam z kierowniczką w pracy, byłam czymś zajęta i nagle podnoszę głowę, a na środku mojego salonu, gdzie pracuję, stoi rasowa zakonnica, taka w turbanie we wszystkim, cały pakiet. Ja oczywiście zaproponowałam jej pomoc, chciała coś kupić, ale nie dostała tego, co tam potrzebowała. I kiedy wychodziła, to ja ją odprowadziłam wzrokiem do drzwi, bo chciałam zobaczyć, w którą stronę będzie szła. I powiedziałam mojej kierowniczce, że muszę na chwilę wyjść. Ja nie zapytałam, czy ja mogę, tylko ja powiedziałam, muszę na chwilę wyjść. Pobiegłam za tą zakonnicą, przedstawiłam się, powiedziałam, że jestem narodzona z Bożego Ducha i że poznałam Jezusa osobiście. Zaczęłam płakać, trzęsłam się, byłam tak przejęta w ogóle tym, że to jest ważny moment w ogóle dla niej, może nie dla mnie samej. Ja byłam przejęta tym, że ja muszę coś zrobić, ale chodziło tutaj bardziej o nią, o człowieka, więc powiedziałam jej, że tylko w Jezusie jest zbawienie, że droga do Boga jest tylko przez Jezusa i ona mi odpowiedziała, że tak, że tylko Jezus. Powiedziałam jeszcze jej inne rzeczy. Życzyła mi miłego dnia i się pożegnałyśmy. Ogólnie słuchała, ja powiedziałam, co powiedziałam. Wróciłam do sklepu, potem zadzwoniłam do Artura i powiedziałam. I tak sobie myślałam też, że są ludzie, którzy szukają Jezusa, że to się dzieje w jakiejś tam szerokości geograficznej i Bóg jakby, to jest taka moja refleksja. I że dlaczego na przykład ja, no bo ja akurat byłam pewnie, tak myślę, może najbliżej i trzeba było, wiecie, zrobić robotę, tak? Że człowiek szuka i Bóg po prostu ma swoich ludzi, gdzie ich stawia na to miejsce. Ale też dlaczego chciałam powiedzieć to świadectwo? Bo często słyszałam, że jest coś mówione i nigdy nie, jakby nie słyszałam tej zwrotki. I tutaj chcę wam zaświadczyć, że tak spotkałam, powiedziałam i chwała Panu. Amen. Składajcie takie świadectwa z Słowa Wiedzy, z proroctw, bo to jest ważne.